Rodzeństwo może bardzo się różnić. A co jeśli jedno jest przestępcą? Amanda jest taka czarująca. Zawsze ma piękny makijaż. Jej włosy są idealne. Styl Corneli jest prostszy. Którą czapkę by tu dziś założyć? Szafy Amandy są w idealnym ładzie. Z kolei Cornelia nie ma żadnych produktów na swoich półkach. Nawet w podobnych sytuacjach siostry różnie się zachowują. Przepraszam, spadło ci. Z kolei Cornelia ma zupełnie inne podejście. Zgubiona torebka to prezent lub przeznaczenie. Wow, to prawdziwy skarb. Kasę sobie zostawię. Hej ty, zgubiłaś torebkę. Nie dziękuj. Siostry mają oczywiście inne zainteresowania. Ale zawsze bronią siebie nawzajem. Cornelia, gdzie ty się wybierasz? Siostra znów coś kradnie. Cii, nie mów nic nikomu. To bardzo ważne. Siostro, pomóż mi. Kryj mnie przed rodzicami. Teren czysty. Rodzice śpią. Możesz iść. Okej, zaczynamy operację. Nie martw się, Amanda. Niedługo wrócę. Uważaj na siebie. Cornelia ma niebezpieczną fuchę. Już jakiś czas jej nie ma. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie. Małe sprzątanie pomoże jej się zrelaksować. Dlaczego Cornelia wszędzie zostawia swoje pistolety? Jeśli nasi rodzice to przyczają, to na bank dostaniemy szlaban. Nadchodzi Cornelia. Amanda, rzuć mi rzeczy. Łap! Dobrze, że siostra na nią czekała. Niech się przebiorę. Teraz mogę iść do domu. Co za noc. Cornelia, co dziś masz? Spójrz. Świetnie się spisałaś. O nie, to nasi rodzice. Dziewczyny, co to za hałas? Jaki hałas? Nie było żadnego hałasu. Bijemy kakao. Jesteście takie słodkie. Tak dobrze się dogadujecie. Piątka, kochana. Jeśli twoja siostra jest kryminalistką, to pewnego dnia zobaczysz ją w policyjnych raportach. Cornelia, to ty! Tak pięknie wyglądasz. Ale Cornelia nie ma teraz czasu na ładne zdjęcia. Czyli ktoś zauważył ją na ostatniej misji. Gratulacje! Jesteś teraz celebrytką. A celebrytki muszą zarabiać. Selfie z celebrytką! Tanio! Dalej, dalej! Nie krępujcie się! Idzie pierwsza fanka. To dobry pomysł na biznes. Amanda, przestaniesz wreszcie? Trzymaj się, siora. Bycie sławną już takie jest. Ale nie każdy chce selfie ze sławną przestępczynią. Co tu się w ogóle dzieje? Policja to wyjaśni. Amanda, wystarczy. Zobacz, ile zarobiłyśmy. Ale musimy zostawić dzielenie się kasą na później. Teraz Cornelia idzie do więzienia. Pani przodem. Od teraz siostry będą widywać się tylko przez tą szybę. Bądź dobrą dziewczyną, Amanda. Nie rób tego, co ja. Dziś są urodziny Corneli. Będzie dla niej przebierana impreza niespodzianka. Mam nadzieję, że się jej spodoba. Oto nasza solenizantka. Chyba źle trafiłam. Przepraszam bardzo. No co ty, siora? To twoja impreza. Zabawmy się. Ale Cornelia czuje się nieswojo w otoczeniu policjantów. To nie jest śmieszne, tylko straszne. Lepiej zemdleć, aż impreza się skończy. Cornelia, to twój prezent. Różowa kominiarka. Podoba ci się? Amanda potrafi być taka kreatywna, ale tym razem przegięła. Siostry znów są na zakupach. Amanda chce sobie kupić coś ładnego. Mogę to przymierzyć? Jest piękne. Jasne, spójrz na biżuterię. To nie po to przyszła tu Cornelia. To jej kolejny skok. To musi być moje. I to też. Ten sklep musi bardziej dbać o swoje rzeczy. Wezmę to też. Chyba muszę przełożyć moje zakupy. Spadajmy stąd, Amanda. To były nieudane zakupy. Żadnych klientów, żadnych produktów.
teraz jesteśmy wspólniczkami. Nie zapłaciłaś za naszyjnik. O mój Boże. No co ty, to nic wielkiego. Amanda cierpi. Ani jednego lajka od jej crusha. Cornelia, dasz wiarę? Nie podobam mu się. Nie płacz, Amanda. Pomogę ci. A ja tu zostanę i będę się smucić. To tam? To jej książę. Jest cały twój, Amanda. Nie dziękuj. A ty lepiej się zachowuj, rozumiesz? Jest taki słodki. Teraz Amanda jest szczęśliwa. Ma najlepszą siostrę na świecie. Amanda jest dziś na scenie. Od dawna przygotowywała się do tego konkursu. Ale Cornelia się spóźnia. Oto i ona. Nie ma już miejsc. To nic, sama je sobie znajdę. Panienki, spaduwa stąd. Nie będę się prosić. Cornelia jak zwykle używa siły. I nic jej nie powstrzyma. Teraz jest dużo miejsca. Nieźle, Amanda. Świetnie ci idzie. Co byś chciała, kochana? To trudny wybór. Nie wiem, Cornelia. O, zobacz, jakie piękne ciastko. Możesz robić mu zdjęcia i je jeść. Kelner! Chcemy ten sam deser, co ona. Niestety nie mamy już tych ciastek. Cornelia, dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Coś wymyślimy. Kelner, 3 puste kubki dla tamtego stolika. Hej, chcesz zagrać w grę o deser? A jakie są zasady? To łatwe. Zgadnij, w którym kubku jest ciasto. Teraz musisz zmylić przeciwniczkę. A Cornelia jest w tym najlepsza. Gdzie jest nagroda? Tam. Jest pusty. Ale przeciwniczka nie miała najmniejszych szans. Amanda, masz tu ciasto. Ma takie szczęście mieć taką siostrę. Wow, zastałyśmy. Cornelia, dalej, spóźnijmy się. Siostry są najlepsze w szybkim szykowaniu. Mają nawet czas zaścielić łóżka. Tylko nie zapomnijcie podręczników. Cornelia ma inne rzeczy na głowie. Planuje kolejny skok. Amanda nigdzie nie pójdzie bez swojego misia. Okej, jesteś gotowa? Dobrego dnia, siostro. Wzajemnie, Amanda. Dziś będzie skok Corneli. Wszystko na miejscu? Wiesz, że nie biorę zabawek, Cornela. Próbujesz mnie oszukać? To klapa. Amanda też ma kłopoty. Zamiast podręczników ma kasę i pistolety. Cornelię znów złapali. Obrabowałaś bank, czy nie? Nic nie powiem. Nawet nie pytaj. Muszę uratować moją siostrę. Ręce do góry. Jest taka dzielna. Ale policjantowi to się nie spodobało. Pistolet na wodę? Poważnie? Tak, tak, tyranie. Ty gadaj z moją siostrą, a ja wracam do pracy. Wydostanie się z kajdanek to bułka z masłem. Puść ją. To nie jej wina. Nawet o tym nie pomyślę. Zaraz, gdzie jest złodziejka? Dalej, Amanda. Teren czysty. Zaczekajcie. Stać. Ale żaden policjant jeszcze nie złapał tych niesamowitych sióstr. Podobał ci się nasz nowy filmik? Masz siostrę? Jaka jest? Daj nam znać w komentarzach. Daj temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka. Nie przegap więcej śmiesznych skeczy o siostrach na naszym kanale.